Dzień dobry, Natalia Kuźma, TV Reklama. Jesteśmy na konferencji MMA VIP 3 i znajduje się właśnie tutaj z nami Evero. Cześć. Tak, cześć. Bardzo miło Cię widzieć. Mi Ciebie bardzo miło poznać, bo w sumie widziałam Cię tylko w internecie, a teraz Cię widzę na żywo, także jak, fajnie. Jak oczekiwania wobec rzeczywistości? Szczerze myślałam, że jesteś po prostu wyższa. Każdy tak myśli. Ale jesteś bardzo malutka, ale no, to akurat... stopień, wiesz jak to. Tak, ale to akurat atut. Powiedz mi, co Ty tutaj dzisiaj robisz? Szczerze nie wiem. Prezentacja, widzę. Tak, bo wiesz co, byliśmy teraz na tym FIWE Music 2021. Targi, tak. No i tam mieliśmy swoje stowisko, no i tak sobie przyszłam zobaczyć, co się dzieje. Tak, co się dzieje, co w trawie piszczy. Tak. Zobaczyliśmy Cię i pomyśleliśmy, że może walczysz, że tutaj zawodnicy już tam siedzą, a tu może jakaś walka wieczoru i Ty zawalczysz teraz w tej federacji. Bo z tego, co wiem, to walczyłaś właśnie w Elite Fighters, tak? Tak, walczyłam. Niestety, znaczy inaczej, wygrałam, jakby wiecie, schudłam, dobra, nieważne, próbowałam się wypowiedzieć w miarę inteligentnie, ale się nie udało. Tak, walczyłam, przegrałam, niestety nie udało się wygrać. Cięższa, mocniejsza przeciwniczka, co prawda wydaje mi się, że jednak miałam bardzo duże szanse z wygraną, bo jak potem oglądałam tą walkę, to rzeczywiście błędy nowicjusza, że tak powiem. Nowicjusza, tak. Nowicjusza, czyli, no. Myślisz, że mogłeś wygrać, a w ogóle w której rundzie jakby padłeś? Było 6 sekund ostatniej rundy, Ewa miała dosiad, miałam wyłapaną jej jedną rękę, no i sędzia powiedział, że koniec, bo się nie bronię. Tak, 6 sekund do końca rundy, kurde, powiem wam szczerze, że masakra. Czułam tak niedosyt, byłam tak wewnętrznie zmęczona. Zawsze tak jest. No, bo ja w ogóle zapomniałam o kopnięciach, ja naprawdę jestem znana z bardzo mocnych kopnięć i ja szykowałam się, żeby po prostu przywalić jej tą nogą, ale zapomniałam o nich. Stres totalnie zawładnął moim ciałem, mimo tego, że nie odczuwałam żadnego stresu, to jednak potem tak wyszło, że jednak byłam. No i co, czekałam, aż będzie ta druga runda. Miałam nadzieję, że jednak będzie ta druga runda, to wtedy na pewno narożnik by mi powiedział: ej, Vero, jeszcze kopnięcia, tak? Zapomniałaś o czymś. No ale niestety... Często tak właśnie jest, że jak się wchodzi do oktagonu, to po prostu wszystko ci się wyłącza. Nic nie wiesz, po prostu jest i stres, i strach, jest czarno przed oczami, liczy się tylko ten przeciwnik. Ja się w ogóle nie stresowałam. Naprawdę, ja nie, jakby nie czułam tego. Może troszeczkę, jak zobaczyłam pierwszą walkę, to miałam takie: o, coś to jednak się dzieje. Ale nie, jakoś nie, zero stresu. Bardziej emocje wygrały. Takie, że chciałam za dużo zrobić. Za dużo chciałam pokazać. Nie wiedziałaś, aż się pogubiłaś. Tak, no, to prawda. No, ale było fajnie, kurde, fajna zabawa. Jakby, no to są tylko cyferki, tak? 0-1. A słyszałaś narożnik, który coś ci tam podpowiadał? Troszeczkę. Słyszałam tylko w jednym momencie na samym początku, jak próbowałam obalić Ewę. 3 razy ją próbowałam obalić, ale jednak cięższa była zdecydowanie. Bo Ewa, z tego co wiem, to jest i wyższa w ogóle i... Właśnie wyższa to ja nie powiedziałabym dużo, bo tylko 5 cm, więc to jest tak, jak my stoimy teraz. To nie jest duża przewaga, bardziej te kilogramy, bo ja ważyłam 52, ona 58, więc no to są. Bo ona też dużo trenuje, z tego co wiem teraz, i siłownia jakaś i to, więc może ma jakąś tam masę mięśniową, no, która przeważyła po prostu. Nie, znaczy może nie ma... No ona jest bardzo silna, to na pewno. Nie poczułam, co prawda, nic nie czułam. Kolejnego dnia tak naprawdę miałam tylko jedno lekko, delikatnie podbite oko, ale tak to poza tym to. Ale zadowolona jesteś z siebie. No mega, jestem w ogóle z siebie dumna, bo ja w ogóle nie byłam świadoma tego, że ja dam radę chodzić 3 miesiące na treningi codziennie, naprawdę codziennie. Jest to jakieś zobowiązanie. No, glow up. Dokładnie tak, jak mówisz. A powiedz mi, czy łączył cię w ogóle jakiś konflikt z Ewą, czy to była taka czysta po prostu walka? Na początku nie było żadnego konfliktu, potem się wytworzył. Jest moja ulubiona dziennikarka. Nie, że ty jesteś też fajna. Dziękuję. Nie, ale zapomniałam pytania. Czy łączy ci konflikt? Nie. Na początku nie, potem był, ale sądzę, że to były po prostu emocje, wiadomo, dwie agresywne kobiety, które mają temperament, się dobrały do pary, no i wyszło jak wyszło, ale po walce się pogodziłyśmy, więc jest spoko. Były jakieś jatki na konferencjach? Były. Wymiana zdań, bo tak szczerze ci powiem, że no nie oglądałam. Nie, na pierwszej konferencji siedziałam cicho, bo nie chciałam szczekać, ale zobaczyłam, że ona bardzo dużo jakby miała do powiedzenia na mój temat, więc na drugiej konferencji już nie pozwoliłam się zjeść. Może jakiś rewanżyk? No,
może kiedyś, zobaczymy. Na razie szukam innej przyczyny. A właśnie chciałabyś jeszcze zawalczyć, tylko z kimś innym? Tak, dajcie mi kogoś w mojej wadze. Po tobie. To oferta. A czy masz kogoś na oku właśnie jako twoją przeciwniczkę? Nie ma właśnie. Może ktoś, z kim masz konflikt? Nie mam, masz jakiś konflikt? Nie mam żadnego konfliktu. Bezkonfliktowa osoba. Ja jestem konfliktem sama dla siebie. W takim razie bardzo ci dziękuję za ten wywiad. No i zapraszam do oglądania konferencji. Dzięki. Dziękuję.